Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Tym razem przerwy nie było. Jest jesień śliczna. Jak nie jesteście akurat na grzybach, to możecie z nami chwilę posiedzieć. A my zaczniemy dzisiaj od premiery chyba największej w tygodniu, która też była już zapowiadana od dawna z przeciekami, cudami na kiju. Mianowicie Google pokazało piksele i zegarek. No pokazało dla nas, Polaków, to średnio interesujące, bo nie zgadniecie. Tradycyjnie. W Polsce oficjalnej dystrybucji nie będzie. Jak będzie nieoficjalna, to pewnie ceny będą takie, że padniemy ze śmiechu. No i w zasadzie tyle. No, specyfikacje Znaczy, możemy przytoczyć, bo. ciekawostkowe rzeczy na tyle, że oni tam wpakowali kolejnego tensora, tym razem się nazywa G2, ma troszeczkę lepsze możliwości. Bateryjki okolice 4500 mAh, jeden tam 4 z hakiem, drugi chyba 4,5 czy Już 5 Wam nawet mówię chyba. dokładnie. 5000 drugi ma. Tak, L300. OLEDy, w związku z tym fajne wyświetlacze Corning Gorilla Glass Victus na wyświetlaczu i ten niższy ma 90-hercowe odświeżanie, a ten wyższy 120-hercowe. Pamięci Myślał. takie sobie bez szału. Są oczywiście wszystkie możliwe interfejsy komunikacyjne, jest ładowanie bezprzewodowe certyfikowane QI. Jest ładowanie szybkie, 30-watowe, jeżeli dobrze pamiętam, ale ładowarki nie dodają do Nie zestawów. dodają ładowarek, bo nie. I aparaty fotograficzne, tam w tym słabszym jest bez teleobiektywu, a w tym Pro jest z teleobiektywem. I słabszym to jest układ 50 plus 12 z tyłu, czyli jednostka główna i szerokokątna, a z przodu 10 i 8. Ciekawostką jest to, że jest optyczna stabilizacja obrazów i to chyba również w szerokim. Ja nie jestem pewien w tym Nie. prostym czy w szerokim też, dlatego że na pewno mówią w tym z wersji Pro, w Pixelu 7 Pro, mówią o tym, że jest OIS zarówno w przypadku teleobiektywu, jak i szerokokątnego obiektywu. Nie wiem po co, ale na plus zawsze. Główny aparat ma w obu optyczną stabilizację, także. Natomiast ten teleobiektyw w wersji Pro to jest matryca 48 megapikseli. No jak się można spodziewać, stosunkowo ciemna. Twierdzą, że pięciokrotne powiększenie bezstratne, 30-krotne cyfrowe. To w zasadzie tyle. Dźwięk stereo nagrywa. Tak, no, w obu są głośniki stereo, też można dodać. Są wodoszczelne obudowy. Tak, jest Kolory IP68. musicie po prostu sobie zobaczyć. Jest taki, jak to, trawa cytrynowa, biały, czarny, a w przypadku drugiego jest zamiast trawy cytrynowej szarość. W przypadku tego modelu Pro. Podstawka ma 8 giga RAM-u, a wersja Pro ma 12 giga Tak, RAM-u. no i dodatkowo wiadomo, 12, 128 i 256 wewnętrznej w obu, plus w Pro jeszcze 512 jest. Ceny Wam podam, chociaż tak jak powiedziałem, to jest szopka, bo u nas tych cen na pewno nie będzie. Przeliczcie sobie na spokojnie podstawka 600 albo 700 dolków, zależnie od pamięci, a model Pro jest 900, 1000 i 1100 dolków. Przy czym wiadomo, że te ceny nijak się mają do cen, które ewentualnie pojawią się w polskich sklepach, gdyby telefon ktoś sprowadzał. Mnie to się tam design nie podoba. Jak powiem szczerze, oglądałem ilustracje, grafiki tych smartfonów w przeciekach, to ich nie publikowałem, bo wyglądało jakby miały naciągnięty silikon na obudowę. Jak spojrzycie na wersję, nie wiem, tą szarą Pro, to on wygląda jakby był w silikonowym Trochę tak, Jacek, ale z drugiej pokrowcu. strony ma to jakiś tam charakter. No jest, z daleka widać, że to jest piksel przez tą ramkę aparatu biegnącą przez całą Nie szerokość. wiem, czy ma charakter, na pewno się wyróżnia. No wyróżnia, Natomiast tak, tutaj, no. powiem szczerze, gdybym miał się decydować na takiego smartfona, to raczej nie dlatego, jak wygląda, tylko ze względu rzeczywiście na bebechy. Chociaż ja akurat Nie, to nie wierzę tym mechanicznie jakoś procesorom jak nie psom. poraża Nie, nie wiem, miejsca. co to jest, powiem szczerze, bo nie pogrzebałem, co to jest ten tensor G2. Znaczy, dane procesora, takie jakie są dostępne, oczywiście macie na kartach w katalogu, natomiast nie pogrzebałem dalej, jakby co tam jeszcze jest w bebechach. Nie wiem, ja jakoś nie rozumiem hype'u, który towarzyszy pikselom i tego, że te telefony w ogóle mają jakiś fanów. No ale okej, no niech mają.
Natomiast jeżeli chodzi o design, to telefony, jeżeli chodzi o styl, to jestem w stanie zaakceptować, natomiast zobaczyłem zegarek, który Google też pokazał, Pixel Watch. No właśnie, ty pisałeś, zdaje się, że brzydko strasznie jest, tak? Wiesz co, na renderach tego nie widać, natomiast były wcześniej, przed premierą i oczywiście to się potwierdziło, zdjęcia na żywo tych zegarków. Na renderach on jest sprytnie pokazany z wyczernioną tarczą i tylko widać wskazówki, wtedy wygląda fajnie. Natomiast w rzeczywistości on jest pulchniutki, grubiutki, taki okrąglutki, a ramkę to ma tak pokracznie szeroką wokół wyświetlacza, że aż żal patrzeć. Po prostu masakrycznie to wygląda. Nie wiem, jak się to komuś może podobać, ale... Tak, ramki rzeczywiście tutaj na renderach nie widać. Profil co prawda sobie można obejrzeć, no że tak, to jest takie prawie jajeczko. No jest jajeczko, ale powiedzmy, że to by się dało przeżyć. Natomiast tej ramki, o jest, masakra. Google nie podało, jaki tam jest duży ten AMOLEDowy wyświetlacz. Podali nie tylko, że ma 320 ppi i że ma Corning Gorilla Glass 5. Tam w bebechach siedzi Exynos 9110. To jest pierwsze urządzenie z tym procesorem do urządzeń mobilnych, do nosidełek. On jest przeznaczony w zasadzie wyłącznie. Jest Wear OS 3.5. Zegar tego procesora to jest 1,1 GHz. To, że AMOLEDowy wyświetlacz, mówiłem, mało danych, jest 32 giga pamięci w flash i 2 giga pamięci RAM. Tak na zegarek to powinno wystarczyć aż nadto. A dodają krótszy i dłuższy pasek, to jest fajne do zestawu. 5 ATM, odporność na zanurzenie. I to, jeszcze Wi-Fi jest. Wi-Fi i Bluetooth oczywiście. I oczywiście obsługa 4G, bo o tym też nie powiedziałem. Są dwie wersje. Jest wersja z samym Wi-Fi, jest wersja LTE. Cena $350-400 i mówię, to są ceny w USA. Więc dowalcie do tego podatek plus jeszcze kilkaset złotych i będziecie mieli cenę na polski rynek ewentualną. Aczkolwiek jak obejrzyjcie, zanim zamówicie ten zegarek, obejrzyjcie go, jak on live wygląda, bo on nie wygląda. Bateryjka 290 mAh. Tak, na dobę działania ma wystarczyć i standardowo. Ma NFC jeszcze ten zegarek. To jest też istotne. Ma NFC, tak, to prawda. Ma NFC, a dlaczego to jest ważne, to za chwilę powiemy. Już się śmieję. Dlaczego to jest ważne? To powiedz może, dlaczego to jest dobra, ważne. To przejdźmy może od razu do drugiej premiery. Xiaomi na początku tego tygodnia minionego ogłosiło premierę dwóch smartfonów, o których zaraz opowiemy, tabletu, o którym zaraz opowiemy i wprowadziło na europejski rynek całkiem fajną, zdawałoby się, opaskę Smartband 7 Pro. Pro to znaczy, że jest ta większa, ma faktycznie sensowny wyświetlacz, w sumie nie kosztuje tak tragicznie, bo 500 zł. No jest to opaska, więc to nie jest taki pełnokrwisty smartwatch, ale to jest już coś bliskie smartwatchowi, bo wydaje się być użytecznym urządzeniem. Tylko że moi drodzy, znowu wprowadzili to bez NFC. Ręce po prostu witki opadły. Ja już na premierze oglądałem pudełko, na pudełku słowa o NFC nie ma. No i faktycznie potwierdziło się, NFC w tej opasce nie. Ja nie wiem, po co oni to wprowadzają na rynek. Ten tablet od Redmi też się wydaje NFC nie mieć, niestety. Nie ma łączności 4G, nie ma łączności mobilnej i no cóż, no. Nie, no tablet sam z siebie jest całkiem spoko. Ja go już nawet zacząłem używać, trochę go sobie tak potestowałem wstępnie. Nie jest to złe urządzenie, zważywszy na swoją cenę. Jest smuklutki, to jest ważne, bo on jest faktycznie bardzo, bardzo, bardzo plaskaty. Jest dosyć lekki. Ma nie najgorszy ekran. Co prawda to jest ekran LCD 2000x1200 pikseli z 90-hercowym odświeżaczem jasnością do 400 nitów, ale w użytkowaniu domowym całkiem dobrze się to sprawdza. W środku Helio G99. Pamięci może mieć 3, 4 albo 6 RAM-u i 6428 wewnętrznej. Jest gniazdko na microSD. Są porządne 4 głośniki i zdecydowanie tam, mniej. Tam jest karty pamięci, spoko. Jest microSD, jest slocik, o proszę bardzo, tutaj na boczku obudowy i wygląda, że gdzieś na świecie może być wersja z modem MLT, bo jak wyciągniemy, już teraz nie mam igły pod ręką, to wam nie pokażę, ale jak się wyciągnie tą szufladkę, to jest zaślepione miejsce, które wygląda, jakby tam miała wchodzić właśnie karta na nosie.
Ja ci powiem, że 10 cali z baterią 8000 to trochę mi jakoś nie idzie w parze. Co? Powiem ci tak, no ja go używam już jakiś czas. Wiadomo, z tabletem się w domu nie siedzi cały czas, tak? Ale ja sobie tam wieczorami lubię sobie poprzeglądać różne tam memaski, głupotki i tak dalej. Jakiś tam filmik sobie obejrzę, siedzę. No to ładuję go jak na razie co 3 dni. Przy czym to jest takie użytkowanie, wiesz, no głównie on jest cały czas włączony, bo mi się nie chce go za każdym razem odpalać, więc on w stanie gotowości leży non-stop. Cały czas jest podłączony do sieci, bo tu powiadomienia jakieś pierdołowate cały czas dostaje. O, aktualizacje są dostępne. Słuchajcie, od razu wam powiem, przyszedł update z rzeczy ciekawych. W każdym razie, no nie jest tak najgorzej z tą baterią, jakby się zdawało. Aha, co nowego? Już wam mówię. Aha, pakiet zabezpieczeń przyszedł nowy. Jak no zwykle. Czyli no, przynajmniej wiemy, tak, że pierwszy update już za nami. To jak przychodzą aktualizacje, to jest zawsze będzie nowiej, lepiej, nie interesuje. Tak, dobrze będzie. Dobrze będzie z aktualizacją. Jest update, jest. Taki całkiem ten tablet nie głupi przy cenie, słuchajcie, bo ja nawet nie spojrzałem, teraz zapomniałem. Aha, cenę poznamy później. No to wam nie powiem ile, ale tam nieoficjalnie, tylko ja tego wam nie powiedziałem, tam około 1100 bodajże on wyjdzie. Tabletem jest, słuchajcie, 12T i 12T Pro, ale myśmy o tych smartfonach wam w zasadzie już mówili. W tej chwili są po prostu oficjalne specyfikacje. Nie wiem, czy ja coś powiem szczerze, tutaj korygowałem. Wydaje mi się, że nie w specyfikacjach. W związku z tym wszystko właściwie zostało tak, jak zostało. Szybko się może przelećmy, bo w zasadzie co? Podstawka, czyli 12T, AMOLEDowy ekran 67 cala, z dziwną rozdziałką, z Gorilla Glass 5, w ekranie dziura na 20-megowy aparat do selfie. Z tyłu mamy aparaty 108, 8 i 2 do makro, procesor Dimensity 800 Ultra, pamięć 8 RAM-u, ale szybkiego DDR5, 128 albo 256 UFS 3.1, bateria 5 ze 120-watowym ładowaniem, jest stereo, NFC, czytnik linii papilarnych pod ekranem i pilot podczerwieni. I co najważniejsze, w obu modelach jest po raz pierwszy u Xiao eSIM. To jest taki dosyć istotny komunikat, który w wielu przypadkach pewnie umyka, ale jest eSIM. Może rzeczywiście, znaczy ja zerknę jeszcze do specyfikacji, bo oni komunikują dwa nano SIM-y po prostu w normalnej wersji. Jest to, okej, okay, ale jest wsparcie dla eSIM również. Może mieć przecież gniazdo na fizyczną, ale albo oczywiście. SIM, tak? Dual może być taki na zmianę, albo fizyczna plus E, albo dwie fizyczne. Tam jeszcze w tej podstawce jest optyczna stabilizacja obrazu dla tej 108. Natomiast wersja Pro, ekran 667, też AMOLED, też rozdzielczość dziwna 1220x2712. Corning Gorilla Glass 5, 120 Hz odświeżania. Bateryjka 5000 mAh, ładowana 120 W. Pamięć jest w zestawie oczywiście 128 albo 256 wbudowanej, 8 albo 12 pamięci RAM. I tutaj jest z kolei aparat Samsunga, 200 megapikseli matryca, duże zdjęcia robi, piksele stosunkowo ma, a są łączone, w związku z tym jest fajnie. 8 do tego, do szerokokątnych, no, reszta taka sama. 2 makro i 20 z przodu portretowa. Szybkie pamięci i UFS 3.1 i w LPDDR 5 są, w związku z tym można się cieszyć, jest fajny wyświetlacz, fajny procesor. Ja nie wiem, jak ceny wyglądają. To no, już wam powiem. Tak, oczywiście. W Polsce 12T 8128 2800, 8256 3 koła, bez złotówki oczywiście jak zwykle, 12T Pro 8256 3800, i 12T Pro 12256 4 koła. No tak, biorąc pod uwagę to, jak wyglądają w tej chwili ceny konkurencji, to są rzeczywiście stosunkowo atrakcyjne ceny. Ja wiem, że jeszcze do niedawna bym nie powiedział, że 4000 za smartfona to jest atrakcyjna cena, znaczy za tę konfigurację, tak. Jeszcze jedną rzecz dodam, jak się koniecznie chcecie kupić taki telefon, to się pospieszcza do 12 października, bo dostaniecie wtedy gratis odkurzacz. Ten taki mały?
Taki Vacuum Mob 2 Lite, sobie zobaczcie. Przyznam szczerze, że ja to odkurzacze mylę, ale zdaje się ten taki ręczny, popychany. Nie wiem, no zawsze możecie ten odkurzacz potem opchnąć i parę setek do Was wróci. Jeszcze jest darmowy abonament na 3 miesiące na YouTube Premium i roczna ochrona ekranu za przystłuczeniu. YouTube tak Premium to jest rak, nie płaccie, broń Boże, za YouTube Premium. Nie, jest za darmo, a potem se wyłączcie to, oczywiście, no z jakiej razy. Potem se wyłączcie. Nas wystarczy, nas możecie oglądać Full HD, nie musicie. Najważniejsze, pamiętaj, żeby wyłączyć, bo tam prawdopodobnie przy tym trzeba i tak podać kartę, i tak trzeba podać kartę. Czy za darmo, czy nie za darmo. Się automatycznie będzie przedłużało, więc jak kupicie ten telefon i se włączy tak, to se wyłącz to potem, żeby nie było, że Was nie ostrzegaliśmy. Ta YouTube będzie znał numer waszej karty. To też będzie fajnie. I tak pewnie zna. Jeżeli się rejestrujecie i podajecie numer karty, to pewnie zna. Dobra, o Xiaomi powiedzieliśmy, powiedzmy teraz o Motorolce. Co prawda już od jakiegoś czasu funkcjonuje na rynku coś, co się nazywa Motorola Moto E32. Natomiast pojawiła się nowa Moto E32, tym razem premiera jest w Indiach i jak patrzę po częstotliwościach, to jest szansa, że to trafi również na Europę. Nie, no z jakiej racji ma trafić na Europę? Jak dlaczego jest... miałoby nie trafić? Bo mamy w Europie, Jacek, bo mamy w Europie Moto E32, tylko inną. To znaczy jest, no znaczy mamy, no dlatego mówię, że funkcjonuje u nas. Ona w Hiszpanii debiutowała i funkcjonuje również w katalogu od jakiegoś czasu. Właśnie, jaki sens by miało wprowadzenie telefonu o tej samej nazwie do nas? Możliwe, że trafi, ale na pewno nie jako E32. W każdym razie ja bym się bardzo mocno zastanawiał. Gdybym się miał zastanawiać, to chyba bym nawet wolał tę indyjską, dlatego że tutaj jest lepszy procesor, który ma znacznie większe możliwości, jest troszeczkę szybszy. Oferuje trochę szybszy internet, do tego Wi-Fi doszło 5 GHz, którego w tej naszej nie było, ponieważ tam jest Spreadtrum, procesor straszliwy zupełnie. 50-megapikselowy aparat doszedł fotograficzny. Z tyłu wygląda biedniej niż ta nasza wersja, bo nasza wersja ma tam 3 aparaty fotograficzne, a ta tylko 2, ale tu jest 50 megapikseli. Dwójka jedna była, więc żadna strata. Jedna dwójka. Z przodu jest również 8, identycznie jak u nas w związku z tym. Ekrany też podobne. Tak, ekrany są stosunkowo podobne, z tym, że odświeżanie poszło w górę, dlatego że jest 90-hercowe. Kubu jest 90-hercowe. Słucham? Kubu jest, mój drogi, 90-hercowy. Mam pewne wątpliwości. To ja sprawdzę. No to sprawdź. Może ten Spreadtrum rzeczywiście taktuje tak, żeby móc sobie poradzić z ekranem 90-hercowym, ale... No masz rację, 60 jest rzeczywiście. W związku z tym, wiem, bo dzisiaj tę indyjską dodawałem i ją porównywałem po prostu z tą naszą, która... Pamiętałem, bo spojrzałem, że ekrany są podobne, ale faktycznie jest... Tak, bo poza tym parametry ekranu są rzeczywiście identyczne. Tam jest IPS w HD pracujący 6,5 cala, także ten, tylko że odświeżanie jest podbite troszeczkę po prostu. I tyle. Ja powiem szczerze, że wolałbym tę wersję indyjską. Nie wiem co prawda jak to, bo cen sobie nie przeliczałem, natomiast... A to ja przeliczyłem. Już Wam mówię. Ta nasza europejska... 130, nie wróć, ta nasza europejska 150 euro, czyli 700, indyjska w Indiach, przeliczając bezpośrednio z rupii, wychodzi 130 euro, czyli 633 zł, ale nie przywiązujcie się do tego, bo jakby dowalić europejski podatek, to by wyszło więcej. Jest droższa ta indyjska. Natomiast jest lepsza, ale mówię, ja wątpię, szczerze wątpię, że ten telefon do nas trafi. O, i w ogóle jeszcze lepiej wygląda ta indyjska, jak sobie zobaczycie na rendera. To jest moje zdanie już osobiste. Znaczy ja podejrzewam, że render jest render, to znaczy tutaj trudno, ja staram się zazwyczaj nie wyrokować na podstawie renderów, bo masz przykład z tym zegarkiem Google, tak? Tak. Nie, no wiadomo, że jest ogromna ramka wokół ekranu, ale ja patrzę na tył w tej chwili, bo z przodu to oba wyglądają żałośnie, natomiast oceniam tył. No tak, no masz rację, że render może trochę kłamać, ale nawet rendery wyglądają europejskiej gorzej niż tej indyjskiej. Wspomnijmy jeszcze, że na rynku polskim zadebiutowała Moto G72, jest już w tej chwili sprzedaży, bo można kupować, tam też jest fajny aparat 108 megapikseli. Ty miałeś tą Motorolkę G72?
Nie, bo ona, słuchaj, w ogóle wypłynęła tydzień temu. Ja już tydzień temu podawałem cenę i oczywiście się potwierdziło, 1,5 koła. Nie miałem jej niestety w rękach. Smartfon ma fajny wyświetlacz, bo ma OLED-a z odświeżaniem 120 Hz. Tak jak Jacek powiedział, aparat też jest niegłupi, do tego mamy szeroki kąt 8 z tyłu jeszcze. No i tam dwójka, ale to nie ma o czym mówić. Bateria też nie najgorsza, 5033-watowym ładowaniem. Są głośniki stereo, jest NFC, nie zapomnieli tym razem, jest microSD, jest mini jack, jest co, czytnik pod ekranem jeszcze. Także wygląda to całkiem spoko. To jest fajny średniak na polskim rynku. A tylko cena taka, ja nie przepadam za designem Motorola, w związku z tym... Nie, właśnie tu się będę kłócił, bo akurat ten nowy, czyli ten tegoroczny z taką dwuczęściową oprawką mi się bardziej podoba niż poprzedni, ale... Spokojnie, ja mówię, o gustach się nie dyskutuję. Mnie się po prostu Motorola ostatnio nie podobają, poza nielicznymi wyjątkami. I tutaj niestety nie ma co by było zbierać, gdybym ją oceniał, jeżeli chodzi o design. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację, to jest rzetelna średnia półeczka. Szału nie ma, niczego nie urywa, ale ganić też za bardzo czego nie ma, czyli jest... Przynajmniej na papierze, tak? Bo w momencie, kiedy jej nie mieliśmy w ręce, to możemy mówić tylko o specyfikacji. Po prostu żeśmy nie powiedzieli. Czy powiedzieliśmy, że tam jest Helio G99, czyli... Nie mówiliśmy, ale myśmy mówili o tej Motorola, ale to jest tylko polska premiera, także... Tak. No, także zapraszamy Was do katalogu, jeżeli nie było Was wtedy, kiedy o niej mówiliśmy. O, lećmy dalej. Co tam Vivo, jest? Vivo Y52 z numerkiem roku 2022. Powiem szczerze, że już nie pamiętam, jako że go dokładałem na początku tygodnia, nie pamiętam, czym się różni od poprzedniego. Niczym, rocznikiem zdaje się, o ile dobrze pamiętam. No więc właśnie, bo ja nie pamiętam, żeby tam się pojawiły jakieś niesamowite nowości. To jest smartfonik z Dimensity 700, czyli już macie układ. To jest popularny procesor ostatnio, który ustawia smartfona od razu na rynku we właściwym miejscu. IPS-owy wyświetlaczek 6,6, Full HD pracujący przy 90 Hz. 128 plus 4 jest jedna, przynajmniej ja znalazłem tylko jedną konfigurację pamięci. Jest 5000 mAh bateryjka z ładowaniem 18-watowym, niestety tylko 48 i dwie dwójki z tyłu, 8 z przodu. I to właściwie chyba tyle. Tak patrzę jeszcze, czy nie ma jakichś cudów, które pominąłem, ale chyba nie ma. Nie, bo widzowie usną. Nie ma. Ciekawostka z rynku głównego, wspominamy o tym dlatego, że te smartfony były wałkowane bardzo długo, a poza tym jest to marka, która ma szansę prędzej, czy zresztą one są chyba nawet w sprzedaży u nas na rynku tym takim mniej oficjalnym w Polsce, Infinix 020 i 0... Słucham? Infinix ma oficjalne przedstawicielstwo w Polsce. A, to Infinix ma oficjalne, to mnie się pomyliło. Jest tych marek, tego samego konsorcjum, zresztą kilka, mnie się zawsze myli, która jest w Polsce, a która nie. Infinix jest w Polsce, Tekno u nas nie ma. Tekno u nas nie ma, tak. Infinix jest i jeden z modeli trafi do nas, zdaje mi się. 0,20 to jest bateryjka 4500 mAh, Helio G99, AMOLEDowy wyświetlacz 6,7, Full HD przy 90 Hz pracujący, 128 albo 256 pamięci wewnętrznej, 8 GB RAM-u, jest obsługa kart pamięci, aparaty 108 megapikseli plus 13 szerokokątna plus 2 do makro i z przodu o jej 60 megapikseli. Ktoś tu powtórzył, może to jakaś moda taka, bo trudno powiedzieć, że ktoś zmałpował. Ale 60 megapikseli z przodu, czat po prostu, ładowanie 45. Tak, i dodatku ze stabilizacją optyczną i lampami LED doświetlającymi gdzieś tam schowanymi w ramce na dekra. Tak, ten przedni ma stabilizację optyczną, zarąbiste. Także pojechali szeroko chłopaki. I smartfonik wygląda niebrzydko. Powiem szczerze, jest dosyć fajny. Ja lubię kanciaste smartfony. Co prawda rogi ma pozaokrąglane, ale ma, że tak powiem, boczną ramkę taką, że pod kątem prostym mniej więcej do powierzchni przodu i tyłu dochodzi. Jest wystający ten panel z aparatami z tyłu, ale są fajne kolory, dlatego że jest taki złoto-pomarańczowy i jest seledynowo-zielony. Taki ja te też kolory chyba widziałem u Vivo kiedyś. Lekki metalik, tak. Ale stąd wygląda, jakby miał skórę tą w... Wegańską. Ona się nazywa wegańska. Wegańska skóra. Jakby miał wegańską skórę.
Trzeba za to wypić teraz piwem bezalkoholowym. Przepraszamy was bardzo, ale to jest niestety tak, że pomijając idiotyzm samej nazwy, to jeszcze ilość skojarzeń, jakie się z tym wiążą, jest taka, że po prostu trudno zachować powagę po prostu w momencie, kiedy się mówi wegańska skóra. Może to jest skóra z weganina. No, nie idźmy tą drogą, nie idźmy tą drogą, mówię ci. Dobra, to już wynurzając się z oparów sojowego latte, przejdźmy jeszcze do ceny, bo ja sobie przeliczyłem. 2,230 za ten telefon sobie Infinix żądam. Trudno powiedzieć, czy akurat ten model trafi do nas. Zresztą, dlaczegoż by nie? A ten drugi to jest Zero Ultra. Właśnie. I ten drugi występował w przeciekach, Infinix go reklamuje bez 5G i nazwę podaje bez 5G, ale u nas w nazwie zostało to 5G. I tam jest Dimensity 920, jest AMOLED 6,8 Full HD, tym razem przy 120 Hz pracujący. Pamięć 256 plus 8 RAM-u, ja więcej konfiguracji nie znalazłem. I tutaj też jest, słuchajcie, aparat 200 megapikseli, też prawdopodobnie Samsunga w jednostka. Ten, co teraz się będzie wszędzie pojawiał. Plus 13 szerokokątna dwójka do makro i 32 megapiksele z przodu. I ładowanie jest jakieś takie zupełnie kosmiczne, bo 180 W bateryjki 4500 mAh. 12 minut będzie się ładować ten smartfon, ale jak ktoś się boi, żeby mu nie wybuchł, to może sobie to szybkie ładowanie przełączyć na wolniejsze. Taki feature dali. Jest biały, jest czarny, ma dziurkę w wyświetlaczu na przedni aparat. Ekran AMOLED. Najwyraźniej. Tak patrzę, ale czytnik linii papilarnych też ma chyba w ekranie, bo z boku nie widać ani z tyłu. Tak, głośniki stereo, ale to akurat typowe w zasadzie, bo Infinix praktycznie w niemal każdym telefonie je pakuje i w sumie dobrze. Nie znalazłem w specyfikacji NFC, ale to by było dziwne, jakby nie było. Możliwe, że na przykład na jakiś rynek, nie wiem, chiński, indyjski, może tam nie być NFC, tam gdzie się nie używa. Producent nie podaje, a ja po prostu zaklikałem u nas nie wiem, bo nie wiem po prostu. No dokładnie, no nie wiadomo, ale byłoby nielogiczne, gdyby taki telefon nie miał NFC, ale no okej, no tak, zobaczymy. Nieoficjalnie się dowiedziałem, że ma szansę się zjawić w Polsce i co na razie, na tą chwilę, jakbyśmy przejrzeli bezpośrednio z zamach granicy, to by była 2540. Na pewno taka nie będzie, jak trafi do Polski, ale jakby tak poniżej 3 wylądował, to no, nawet by też nie była głupia rzecz. Ciężko mi się tutaj wypowiadać o atrakcyjności tego smartfona. Na papierze jest średnio atrakcyjny podczas użytkowania, no to trzeba poczekać na opinię tych, którzy go będą mieli okazję poużytkować trochę. Dokładnie, ja się trochę wzbraniam przed testami Infinixów, bo no nie wiem, jakoś, ale może faktycznie z ciekawości, kurczę, przyciągnę jakiś, może właśnie ten, i spróbuję wam coś o nim powiedzieć. Tutaj jest straszny bałagan nazewniczy, dlatego że te Infinixy mają różne nazwy na świecie, różne w Indiach, różne u nas mają, można się pogubić w specyfikacjach i w nazewnictwie. Można dostać tak zwanego klęćka, tak. NTT Docomo wypuściło kilka smartfoników debiutujących w sezonie jesienno-zimowym. Większość z nich znacie, ponieważ to są smartfony, które również są na rynkach europejskich, natomiast jest kilka ciekawostek, może średnio ciekawy jest FCNT Arrows N. Co to jest FCNT? FCNT to jest, słuchajcie, Fujitsu, dlatego że Fujitsu przestało się nazywać Fujitsu, przynajmniej jeżeli chodzi o rynek mobilny w Japonii, a zaczęło się nazywać FCNT teraz. Smartfony Fujitsu będą FC, no trudno. Snapdragon 695 i PSOE wyświetlacz 6.24, Full HD pracujący. Nie ma na razie z jakim odświeżaniem, dlatego że to są wstępne specyfikacje tych urządzeń NTT Docomo i producenci nie podają dokładnych, ale podają na przykład oczywiście, że będzie według skali odporności IP, będzie miał IP65 i IP68, będzie miał military standard, także jest to smartfon wzmocniony i odporny na upadki, przynajmniej do pewnego momentu. 4600 bateryjka, nie wiadomo tak naprawdę jak ładowana,
50 megapikseli z tyłu, plus 8 do zdjęć szerokokątnych i 12. Ciekawostka z Japonii i to tak, taka średnio ciekawa ciekawostka tak naprawdę. Natomiast ja mówię o nim dlatego, że jeszcze wyskoczyły dwa smartfoniki Kyocera. Jeden to jest smartfonik dla dzieci, typowy taki, z kontrolą rodzicielską i z możliwością śledzenia, gdzie pociecha jest, a nawet podsłuchiwania, zdaje się, przynajmniej z tłumaczenia z japońskiego tak mi wynika. Albo nawet włączenia kamerki zdalnego i zobaczenia, bo można zobaczyć otoczenie, w którym dziecko aktualnie jest. Ale oprócz tego jest jeszcze Kyocera Digno KY42C. I to jest mokry sen zwolennika prostych smartfonów, telefoników tak naprawdę z klapką. Ta Kyocera to jest co prawda powtórka troszeczkę z zeszłego roku, z modelu poprzedniego. Tam niewiele zmian zaszło, ale jest to fajny smartfonik, dlatego słuchajcie, że jest to klapka całkiem niebrzydka zresztą z IPS-owym wyświetlaczem 3,4 w rozdzielczości 480 na 854 pracującym, co dla zwykłego telefonika to jest naprawdę całkiem sporo, jest widoczna. Ma klawiaturę oczywiście normalną, alfanumeryczną, sporo przycisków funkcyjnych. No i klapka to, co niektórzy lubią. 1500 mAh bateryjka, Helio A22, czyli to nie jest taki zwykły telefonik, ale jednak coś jakby idącego w stronę smartfona z wyświetlaczem całkiem sensownym dla kogoś, kto rzeczywiście woli smartfoniki klasyczne. Także to jest dosyć fajne. Aparatów tam cudnych nie ma, tam 8 megapikseli zdaje się jest z tyłu i to tak naprawdę tyle, jest w ładnym czerwonym kolorze między innymi dostępna, poza tym w bieli i czerni klasycznej, bo Japończycy lubią klasyczne kolory również. I to w zasadzie tyle, to znaczy ja jeszcze o jednej rzeczy może wspomnę. No. Chyba, że jeszcze o telefonie jakimś. Nie, wspominaj, bo... O jednej rzeczy jeszcze wspomnę, mianowicie wspomnę, słuchajcie, o tym. Dzisiaj przeczytałem z pewnym zdziwieniem newsa, że Huawei wycofuje ze wszystkich rynków P50. I to nie P50 jednego smartfona, ale w ogóle chyba całą rodzinę. I domysły są takie, że to ze względu na to, że Leica przeszła na współpracę z Xiaomi, a tam w tych smartfonach były aparaty Leica. Ja powiem szczerze, że z pewnym zdziwieniem czytałem to wytłumaczenie. Niemniej właściwie nie widzę sensownych powodów, żeby którykolwiek producent z rynku wycofywał całą linię smartfonów, chyba że był to jakiś problem techniczny bardzo poważny i wiązałoby się to z, nie wiem, ze zwrotami pieniędzy na przykład. Powiem szczerze, że jest to dla mnie akcja bez precedensu. Być może pospieszyli się trochę koledzy dziennikarze z tym newsem, ale sprawdziłem w kilku miejscach i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że zostaje po prostu wycofane z oficjalnej dystrybucji w różnych krajach. Przedziwna rzecz, zupełnie powiem szczerze. Nie spotkałem się z tym jeszcze, nie wiem. Zdarzyło się wycofywanie smartfonów z rynku, ale nie na taką skalę po prostu. Nie wiadomo, jakie były zapisy w licencji, trzymając się sprawy z Leicą, tak? Możliwe, że na przykład skończyły się telefony wyprodukowane, nim wygasła umowa, a kolejnych z tym aparatem już nie mogą na przykład produkować. Już. I tyle. Wyprzedali stoki magazynowe, które były wyprodukowane, kiedy umowa z Leicą obowiązywała. Umowa wygasła, zakończyła się. Nie ma. I dlatego wycofują, jak tam pozostałe pojedyncze sztuki, a może był zapis, że mogą sprzedawać tylko do. Nie wiadomo, nie wiemy, nie znamy treści tego kontraktu, ale jest to teoretycznie możliwe i nie trzeba tu dorabiać żadnej ideologii. Możliwe, że był taki zapis i już. Spoko, możliwe, że był taki zapis, znaczy ja broń Boże nie dorabiam, ja się spekulować, nie wymyślimy chyba. Zastanawiam się głównie właśnie ze względu na to, że mówię, że jest to po prostu ruch bez precedensu. Ja pamiętam może ze dwa razy, kiedy rzeczywiście producent wycofywał jakiegoś smartfona z rynku w tak spektakularny sposób, ale to dotyczyło najczęściej jednego modelu i rzeczywiście ze względu na usterki. Natomiast nie pamiętam tego typu akcji z jakiegokolwiek innego powodu. Jeśli Chińczycy podpisali taką umowę, no to przykra sprawa, no oczywiście. Nie dowiemy się. No cóż. I tym w sumie chyba mało optymistycznym akcentem chyba na ten tydzień kończymy i zapraszamy Was na za tydzień, bo za tydzień się widzimy, zdaje się, bez przeszkód.
Chyba tak. Życzymy Wam złotej polskiej jesieni. Jak chodzicie na grzyby, to idźcie na grzyby szybko, bo uciekają z lasu. Widziałem właśnie, kiedy uciekał. Także wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dzięki za komentarze. Dzięki, że jesteście i wszystkim. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Cześć.